No dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was serdecznie w czytaniu na pierwszy tydzień marca 2021 roku, czyli od 1 do 7. Tradycyjnie przyjrzymy się różnym aspektom Waszego życia, co w miłości, co w pracy, czego miłego możecie się spodziewać, kochani. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeśli macie ochotę, sprawdźcie swój ascendent, Wenus bądź Księżyc. Może tam uzyskacie informacje, które będą bardziej przemawiały do Was i Waszej sytuacji, kochani. Co jeszcze? Oj, czekajcie, karty mi się posypały. Co jeszcze? Co chciałam powiedzieć? A, dziękuję Wam, kochani, za wszystkie lajki i za komentarze i za subskrypcje. Jesteście cudowni. Dzięki Wam kanał się fantastycznie rozwija. Także bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. Dobra. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse i rada. Dobra. Jeszcze jedna karta opiekuńcza na przyszły tydzień dla moich koziorożców. Wiara. Pięknie. Wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Trzeba wierzyć w siebie, w swoje możliwości, w to, że mamy wsparcie z góry w każdym naszym działaniu. I jeżeli czegoś naprawdę pragniemy, wierzymy, że możemy to osiągnąć, no to jak najbardziej to jest do spełnienia, moi kochani. Dobra. Wasza energia ogólna. Kochankowie. Kochani, albo stoicie przed wyborem jakimś, jakiejś ścieżki życiowej, wyboru partnera, pracy, czegokolwiek, tak? Może to tak być, że po prostu jesteście gdzieś tam na rozstaju dróg i nie wiecie, jaką decyzję podjąć. No, ale to też jest karta takiej miłości z przeznaczenia. Więc jeżeli jesteście w takim związku, no to cudownie, fantastycznie. Tu będzie dużo miłości w tym tygodniu. A jeżeli jesteście singlami, no kto wie? Może ten tydzień przyniesie kogoś takiego do waszego życia. Dobra, co miłego się wydarzy? O, umiarkowanie. Bardzo fajna taka zbalansowana, zrównoważona energia, kochani. Jeżeli były jakieś zgrzyty ostatnio w Waszym życiu, może właśnie nie wiedzieliście, jaką decyzję podjąć, no to tutaj zdecydowanie zrównoważycie swoją energię, doprecyzujecie, co chcecie osiągnąć, jaką ścieżkę tam wybrać w swoim życiu. To może być jakiś strzelec, który stanie na Waszej drodze, który Wam pomoże w osiągnięciu tej równowagi, no ale bardzo fajna, stabilna energia. Doczytajmy sobie to umiarkowanie. Umiarkowanie też mówi o wsparciu z góry, tak? W cokolwiek nie wkładamy serce, działanie, to mamy tą opiekę z góry, tak? Nad sobą. Oj, ale wyskoczyło, widzieliście? A, sprawy finansowe, kochani, rycerz pentakli, pomału do przodu osiągacie to, czego pragniecie. Oj, tak, król pentakli, no, pracujecie na swoje królestwo. I król mieczy odwrócony. Chcecie osiągnąć jakąś stabilizację, na pewno. I to jest związane właśnie z tym umiarkowaniem. Może długo walczyliście o coś, o jakąś pracę, o jakieś wynagrodzenie, o jakiś projekt i zdecydowanie uda Wam się to osiągnąć. Może to była długa ścieżka, dużo cierpliwości od Was wymagała, no ale patrzcie, mamy króla pentakli, tak? Osobę, która siedzi na tronie, która prowadzi swoje imperium, swoje królestwo, ma dużo pieniążków, jest stabilna finansowo, jest stabilna również emocjonalnie i tak ogólnie życiowo, tak jest mocno ugruntowana, więc zdecydowanie jeśli długo czekaliście na jakiś awans czy coś, to zdecydowanie to jest do osiągnięcia w tym tygodniu, tak? Może właśnie dzięki temu uda Wam się zrównoważyć jakąś sytuację w domu, jakąś poprawę finansów, uda Wam się, nie wiem, zaoszczędzić na coś, co długo pragnęliście, tak? W sensie zaoszczędzić na jakiś konkretny cel.
Zastanawiamy tylko tutaj, dlaczego ten król mieczy jest odwrócony. Może być tak, że właśnie ktoś w jakiś sposób utrudniał wam to dojście do celu. Ktoś może z trygonu powietrznego, waga, bliźniak bądź wodnik, kto nie był z wami do końca szczery, kto może próbował jakoś manipulować, kombinować. No ale z tego co widzę, tutaj mu chyba raczej nie wyszło. Ktoś przestał czekać na coś. Wydaje mi się, że to wy. Może przestaliście czekać na odzew od tej osoby albo na jakąś pomoc od tej osoby i postanawiacie iść własną ścieżką, zrównoważyć swoją energię i osiągnąć właśnie jakiś sukces, moi kochani. No tak, koniec jakichś problemów finansowych. Zdecydowanie bym powiedziała, że to pod finanse. Koniec ciężkiego etapu. Widzicie? O, może jakaś panna na waszej drodze, ale na pewno wiecie, czego chcecie, czego pragniecie w swoim życiu. I to jest jak najbardziej do osiągnięcia, kochani. Fantastycznie. Na co uważać w tym tygodniu? Na jakieś wieści. Mamy rycerza mieczy. Na jakieś wieści od kogoś. Znowu się pojawia trygon powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik. Ktoś może bardzo szybko śpieszyć do was z jakimiś informacjami, z jakimiś wiadomościami. Może w jakiś sposób zawalczyć o was. No ale tu jest ostrzeżenie przed tym. Może, żeby nie ufać tej osobie albo tym wiadomościom, które do was przychodzą, kochani, żeby to jakoś doprecyzować, żeby to jakoś, wiecie, wyjaśnić tą sytuację. No zobaczmy sobie tego rycerza mieczy. O co chodzi z tym rycerzem mieczy? No, rycerz mieczy, bo rycerz mieczy. Dobra, dzięki. Na pewno się dużo dowiedziałam. A, znowu eremita wyszedł. No, możecie mieć też z jakąś panną do czynienia, na którą trzeba uważać. A, co jest z jakimś brakiem szczęścia, kochani? Ktoś może był odizolowany od was przez jakiś czas. Może nie było z nim kontaktu. To może być jakiś eks, eksowa i tak dalej. Albo ktoś z jakichś przyjaciół, z rodziny, współpracownik. Ktoś zdecydowanie tu był odizolowany od was, tak? Nie było z nim kontaktu. Ta osoba gdzieś tam próbowała poszukać jakiegoś swojego wewnętrznego ja, swojej wewnętrznej ścieżki, tak? Zrozumieć, czego tak naprawdę chce od życia. I może być tak, że zrozumiała, że bez was nie ma szczęścia. Nie ma szczęścia, tak? Że nie czuje się szczęśliwa. Albo w przeszłości nie było tego szczęścia z tą osobą, tej radości. I ta osoba przychodzi tutaj do was bardzo szybko, wręcz tak trochę nieprzemyślanie, bym powiedziała. I wojuje z tym mieczem, tak jakby próbowała was przekonać do czegoś, może właśnie do jakiejś ścieżki, która niekoniecznie spełnia wasze kryteria radości, albo do powrotu do tej osoby, jeśli to jest jakiś eks, albo do współpracy z tą osobą. No ale tu jest zdecydowanie ostrzeżenie. Może, żeby właśnie nie ufać tej osobie, żeby sprawdzić, czy to, co mówi, jest prawdą, czy żeby podejść do tego bardziej tak logicznie, bym powiedziała, żeby odkryć intencje tej osoby, czy aby na pewno ma szczere intencje wobec was, kochani. Bo widzicie, tu mamy piątkę kielichów odwróconą. To może być ktoś, kto was zranił w przeszłości, do kogo żywiliście gorące uczucia, ale okazał się toksykiem, okazał się diabłem. Ale tutaj nie ma uleczenia w tej sytuacji. Ta osoba mogła was bardzo długo obserwować, i obserwować, jak wychodzicie z tego dołka i finansowego, i ogólnie psychicznego, tak? Kiedyś mogło przysporzyć wam bardzo dużo, dużo cierpienia, dużo bólu, tak? I chcę z wami jakiegoś połączenia, ale tu widzę, że wy się chyba raczej nie dacie, kochani, że już cenicie swoją niezależność, zarówno finansową, jak i taką życiową. No i nie poddacie się tak łatwo tej osobie. Także tutaj ewentualnie, jeśli chcecie spróbować, oczywiście jak najbardziej, ale obserwujcie, nie idźcie w to tak właśnie od razu, właśnie jak ten rycerz mieczy, tak? Od razu, ach, jest propozycja, dobra, dawaj, lecę w to i tak dalej. Także tutaj ważne jest, żeby przeanalizować sytuację, żeby dowiedzieć się prawdy, całej prawdy i wtedy ewentualnie podjąć jakąś ważną decyzję, tak, w tej kwestii. Dobra, co w miłości, kochani? Król Pentakli się pojawia. Może to ten Król Pentakli, który się tu pojawił, czyli wy będziecie w takiej energii stabilnej, dbania o rodzinę, bo finanse się poprawiły.
stać was na wszystko, może na zakup jakiegoś nowego domu, jakiejś wycieczki, kupno psa, krowy, nie wiem, pozwolenia sobie na wszelkie słodkości, jakieś tam drinki itd., itd. A może to być energia waszego partnera, partnerki, kochani, który gdzieś tam będzie chciał wam zapewnić wszelkie takie wygody, zadbać o was, pokazać, że mu zależy, tak, że kocha, że chce tej stabilizacji z wami, tak, że chcę wam zapewnić wszystko, co najlepsze, tak? Więc bardzo fajna, stabilna energia. Może właśnie będziecie razem z partnerem, partnerkiem. Boże, co ja gadam? Z partnerem, partnerką. Tak to miało zabrzmieć. Boże, już saplenie, przepraszam was. Będziecie planować jakieś kroki na przyszłość, właśnie zakup czegoś, jakiegoś domu. Także tu już są bardzo fajne, takie stabilne fundamenty, moi drodzy. Jeżeli jesteście singlami, kochani, no to możliwe, że właśnie na waszej drodze stanie taki właśnie król pentakli, osoba już dojrzała, która wie, czego chce, która ma swoją stabilizację, która chce tej stabilizacji z wami przede wszystkim, że to nie będzie taki fircy, który pojawia się i znika, tylko naprawdę fajna, stabilna osoba, gotowa na związek i na założenie rodziny, jeśli właśnie tego pragniecie. Ktoś może z trygonu ziemskiego, czyli byk, panna, koziorożec, kto właśnie będzie chciał jakoś tam zawalczyć o właśnie wasze szczęście, o stabilizację, o was po prostu, tak? Więc fajna, bardzo, bardzo taka uziemiona w waszej energii, koziorożce, energia, więc super, naprawdę super. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. O, ósemka pentakli, no tutaj będzie jakieś doszkalanie, kochani, będą jakieś kursy dodatkowe, czy to wasze, czy kogoś z rodziny. Jeżeli macie dzieci, to może dzieci będą chciały właśnie tutaj poeksperymentować z nowymi rzeczami i zapiszecie ich, nie wiem, na karate, na jakieś nowe języki, na tańce, cokolwiek. Więc może tak być. Może tak być, że to wy gdzieś tam może z kimś z rodziny, z przyjaciół zechcecie, nie wiem, poszerzać swoje horyzonty, założycie jakąś grupę albo kółeczko i będziecie tu eksperymentować nad różnymi rzeczami. Może jakaś nowa pasja właśnie, jak najbardziej. Ale ósemka pentakli też mówi właśnie o kształceniu się, o poszerzaniu swoich horyzontów, możliwości, o nauce nowych rzeczy. No, także tutaj fajnie, taka rozwijająca bardzo energia, kochani. Taka, mówię, to może założycie właśnie jakąś grupę z kimś, jakąś grupę wsparcia, się śmieję, nie? Ze znajomymi, z przyjaciółmi, z kimś z rodziny. Może jakiś pomysł na biznes się stworzy, żeby właśnie tutaj dokształcić się w tej kwestii i może w przyszłości coś rozwinąć, co fajnie będzie prosperować i będzie miało fajne perspektywy na przyszłość. No, dobra. Praca i finanse w takim razie, zobaczmy. Oho, tutaj takie albo zawieszenie, albo potrzeba spojrzenia na sprawę z innej perspektywy. No, ale taka stagnacja, bym powiedziała, stagnacja. Zawieszenie właśnie, taka chwila spokoju. Chyba tego potrzebujecie, tak mi się wydaje. Może gdzieś tam były jakieś zawirowania w tej sferze, albo za dużo wcześniej obowiązków i jesteście zmęczeni, bo widzicie, ten wisielec tutaj jest skutkami przypięty, ale on klucz posiada, on w każdej chwili się może uwolnić, tak? Także to nie jest tak, że on został uwięziony przez kogoś, tylko sam potrzebuje tej chwili wytchnienia, żeby spojrzeć właśnie na sytuację z innej strony, z innej perspektywy, może nabrać dystansu do pewnych rzeczy. No dobra, zobaczmy sobie tego wisielca w takim razie. Wisielec. Czemu tu jest wisielec? Dwójka mieczy. Dziewiątka pentakli. No, kochani. Widzicie? Przepraszam was. Wydaje mi się, kochani, jedna z dwóch opcji. Pierwsza opcja jest taka, że wy coś tu kombinujecie, właśnie próbujecie spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, na sprawę zawodową, żeby gdzieś tam poszerzyć swoje włości, swój majątek, swoje finanse w związku z jakimś wyborem, którego dokonaliście. Może właśnie jakiś nowy pomysł, nowy krok w przód, nowe inwestycje, nowa praca, ale na pewno chcecie tego zwycięstwa. Kombinujecie tutaj, rozmyślacie, co zrobić, żeby
żeby odnieść zwycięstwo w danej sprawie, tak? Żeby wam się udało, żeby odnieść ten sukces, tak, zawodowy. Jeżeli nie to, chociaż to może być to, jeżeli nie to, to widzę, że tutaj bardzo namiętnie przyglądacie się komuś, może w swoim środowisku zawodowym, kto niekoniecznie tu może fair podchodzić, tak? Może czujecie, że z tą osobą coś jest nie tak, tak? Że coś tu kombinuje. Mamy siódemkę mieczy odwróconą. Wydaje mi się, że nie kombinuje, ale możecie mieć jakieś podejrzenie wobec tej osoby. Albo ta osoba kiedyś kombinowała, a teraz już jest, wiecie, już wyszła na prostą, że tak powiem. Została wcześniej przeopana, nawróciła się i teraz już nic nie kombinuje, tylko po prostu pracuje. Ale gdzieś tam dalej możecie się jej przyglądać w jakiś sposób. Co zrobić z tą osobą, jeżeli na przykład sami jesteście szefem, a to jest wasz pracownik, to możecie się zastanawiać, co zrobić z tą osobą. Czy dać jej kolejną szansę, czy nie. Stąd ta dwójka mieczy. Ale ta decyzja widzę, że została podjęta w jakiś sposób. Nie wiem, co zdecydujecie, kochani. Wydaje mi się, że cokolwiek nie postanowicie w tej sprawie, odniesiecie sukces. Bo macie szóstkę buław, macie kartę zwycięstwa. No, chyba dacie szansę tej osobie, jeśli to tak, wybór dokonany. No to mocno słuchacie głosu swojej intuicji, wydaje mi się, w tej sprawie. No. Cokolwiek tutaj nie postanowicie i w jakim kierunku nie postanowicie, zdecydowanie potrzebujecie przerwy, spojrzenia z innej perspektywy na całą sytuację i cokolwiek by się tu nie działo, macie kartę szóstki buław. Także odniesiecie sukces w tej sytuacji. Więc super. Tak czy tak? Super. Bardzo dobrze. Rada dla was, koziorożce. Dziesiątka pentakli. Fantastycznie. Skupić się na swojej stabilizacji. Na zabezpieczeniu swojej przyszłości. Jeżeli posiadacie rodzinę, tak, dzieci, małżeństwo i tak dalej, psa, kota, dom, to skupić się właśnie na tym. Na tym szczęściu rodzinnym. Skupić się na partnerze, na swoim potomstwie, na tej stabilizacji, na bezpieczeństwie. Cudowna karta, uwielbiam dziesiątkę pentakli. Także więcej tej... Wiecie, dziesiątka pentakli mówi o tym, że macie wystarczający budżet i zgromadziliście wystarczającą sumę pieniędzy, tak, żeby sobie też pozwolić, żeby z nich korzystać. Żeby nie siedzieć tylko i nie ciułać, tak, do skarpety, tylko korzystać z tego, cieszyć się, wydawać tą kasę na właśnie ulepszenia w domu, może na kupno jakiegoś nowego mieszkania czy coś, wydawać na partnera, partnerkę, na jakieś przyjemności swoje, żeby cieszyć się tym życiem, kochani. No wiadomo, że nie tylko pracą człowiek żyje, tak? No, cudna energia, naprawdę bardzo piękna. Dobra, to by było na tyle, drogie koziorożce. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam. Cudownego tygodnia, kochani. Buziaczki, pa, pa.